Taylor Sterling jest najszybszym gitarzystą na świecie. Potrafi grać na gitarze z szybkością 999 uderzeń na minutę. Za to należą mu się gromkie brawa, najlepiej od człowieka, który potrafi klasnąć 721 razy w ciągu jednej minuty. A to są fakty i wiedza o czymś takim jak... Szybkość. Jestem szybki. 43 chętnych pierwsze miejsce, tylko jedno, ale mnie inne nie interesują. Interesują mnie inne rzeczy, na przykład te bliźniaczki. Nie, skupienie, prędkość. Jestem zygzak, jestem piorun, jestem syn burzy. Ej, burzy synu, gotowy? O, stary, to mało powiedziane. No właśnie, to był fragment z filmu Auta studia Pixar. A jeśli już przy nich jesteśmy, Bugatti Veyron Supersport to najszybszy samochód świata. Potrafi jechać szybkością 431 km na godzinę. Ale nawet większe prędkości na lądzie jesteśmy w stanie osiągnąć jadąc ciężarówką. Shockwave z małą pomocą napędu odrzutowego potrafi jechać szybkością 605 km na godzinę. Ze względu na masę nie jest to najbardziej efektywna forma wykorzystania takiego napędu. Ale jeśli spojrzymy na brytyjski samochód z napędem odrzutowym, Thrust SSC, on już potrafi pojechać 1228 km na godzinę. Ale nadal można to zrobić dużo lepiej. Konstruktorzy w planach mają Bloodhound SSC, który ma osiągnąć prędkość 1600 km na godzinę. Na szynach królują pociągi oparte o kolej magnetyczną, a wśród nich MLX-01 potrafi się rozpędzić do 581 km na godzinę. Na wodzie w 1979 roku łódź motorowa o nazwie Spirit of Australia płynęła 511 km na godzinę i ten rekord nie został pobity do dziś. Wśród zwierząt królem prędkości na lądzie jest gepard. Na krótkich dystansach potrafi biec z prędkością ponad 100 km na godzinę. Natomiast od 0 do setki przyspiesza w niecałe 3 sekundy. Czyli niewiele wolniej od najszybszych aut na świecie. Ale to niebo jest miejscem, gdzie trzeba szukać największych prędkości wśród zwierząt. A tutaj sokół wędrowny w locie nurkowym osiąga prędkość niemal 400 km na godzinę. A powracając do ludzi, może nie pobiegniemy tak szybko jak gepard, ale 9,58 sekundy na 100 metrów Usaina Bolta nadal jest imponujące. Szczególnie, że przy szczytowej prędkości ponad 44 km na godzinę. Jeśli miałbyś się pojedynkować na dzikim zachodzie, nie chciałbyś trafić na Boba Mandana. To najszybszy rewolwerowiec świata. Jest w stanie wystrzelić w ciągu 0,02 sekundy. Warto wspomnieć też o szybkim rapowaniu, bo w Polsce mamy przedstawiciela, jakim jest Silk. I choć na całym świecie znajdzie się więcej takich talentów, Silk na ten moment jest prawdopodobnie jedynym, który potrafi to robić w dwóch językach. Kiedy myśli piętrze, wtedy męczę wnętrze, powietrze tęczę, dziś rymów doręczę. Łap powietrze, łap powietrze, łap powietrze i próbuj. Jeżeli czasem masz problemy z rozebraniem się po upojnej nocy, powinieneś brać lekcję u tego człowieka. Na boisku piłkarskim najszybszy gol padł w niecałe 2 sekundy. I na koniec, nic nie porusza się szybciej od prędkości światła, wynoszącej w próżni 299 792 458 metrów na sekundę. I dzięki za uwagę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, subskrybuj ten kanał.